To nie wiem, czy mnie słychać, czy nie słychać. Wiatraki chodzą, samochód chodzi. To jedziemy, co? Na ten bazarek. Zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy mnie było widać, czy nie. O, w ten sposób. Bywa sobie policja. My tutaj, kurczę, jeszcze kawałek mamy drogi, że tak powiem, ale już niedaleko. Także zaraz dojedziemy, to pokażemy, co tam się dzieje. No, tu już jest wjazd, ale my pojedziemy dookoła. Może się uda. Tył gdzieś tutaj zaparkować, zaraz zobaczymy, tutaj widzimy. Kurczę, to co tej policji aż tyle tutaj u nas? Wszędzie policja. Stabilizacja ekranu nie działa. Dobra, zaraz zobaczymy. To była straszna, straż miejska, tylko nie ma miejsca, a po prawej właśnie klepie mandaty. Nawet kurde na polach stoją. Myślałem, że będzie mniej trochę tych ludzi, bo zawsze tutaj było trochę mniej, a tu kurde teraz masakra, co tu się dzieje. No co tu dużo gadać, połowa stoisk to Ukraińcy. Cicho chyba, a nie, tutaj z przyczepką, może bym tutaj kurde gdzieś się wcisnął. O, pan, wyjeżdżaj, tutaj się wcisnę. No wyjeżdżaj. Do tyłu się nie cofnę, bo nie mogę. I na szczerym polu zaparkowałem. Dobra, idziemy zobaczyć, co się tam z tyłu za nami dzieje. Dobra, idziemy tutaj z tej strony. Może wyjdziemy jeszcze jeden rząd z tych staroci. Cześć, będziesz w ukrytej kamerze. O kurde, z ukrytą kamerą. Tak, sprawdzą, patrzę, czy kurde co zginęło, co nie, komu. No to nie ma, to tam, to nie. No. Już? Ostatnio. Nie, na 24 kołę. Tak, twarzy nie można pokazać. Tak? No. Zbliżymy, zobaczymy, co tam ma. Zobaczmy, co tu mają. Z ciekawości, bardzo dziękuję, zapytałam. Dobra, weź. No. Cicho, weź. Dobra, pięć na ci. Piękna z paseczkiem torebka, dla mnie do powerbanka szuka.
Tutaj jakiś subwoofer. Philips głośnik. O, reszta to ciuchy. Nie wiem, czy tutaj jest sens cokolwiek przyjeżdżać, niby ludzi dużo, a tak szczerze, żeby może połaził dłużej, to może by coś znalazł, ale wracam, bo tu chyba światło mam w samochodzie zostawione. Holender, zostawiłem światła. Słuchajcie, ale dobrze, że odpalił. Ja już myślałem, że mi nie odpali. Dobra, odpalił. W bazarku było króciutko, także tutaj wstawkę zrobię do live'ów. Niby duży bazar. Jeszcze może objedziemy w koło. To zobaczymy, co się tutaj dzieje. Jak się uda mi stąd wyjechać oczywiście. Dobra, jesteśmy na prostej. Objedziemy jeszcze może z drugiej strony. Zejdziemy na ten bazar, bo on jest dosyć spory, ale... Ale to większość to są ciuchy, Ukraińcy i coś jeszcze, i nie wiem co jeszcze, no tutaj Armeńców kilka, o tutaj jeszcze mają jakieś części tam, zobaczymy, coś z elektroniki, no to z tego co, tak, były jedna ścieżka taka dosyć długa, to właśnie były z taką starą używaną elektroniką, to się udało mi pokazać, nic tu ciekawego nie ma. Szczerze, nie polecam, no ale, kurde no, jak tu teraz tam wyjechać? Jak ktoś chce, to nie ma problemu, jak ktoś ma coś do zaoferowania, to można się wystawić, ludzi jak widać jest. Dobra, ciśniemy dookoła, pojedziemy nad jeziorkiem, tylko pas muszę zapiąć, moment. Dobra, uciekamy stąd, bo tylko tłok. A z elektroniki to tylko taki głośnik Philipsa, jak widzieliście. I praktycznie nic poza tym, no wycieczka wycieczką. A teraz czas się wziąć do roboty, że tak powiem. Jutro w Ełku, tam jest dosyć spora giełda, no jest... Też tak samo jest cały rząd elektroniki, także... Ale zobaczcie, jakie piękne mam, piękne jeziorko. Już woda odpuściła, tutaj rzeka wypływa, także lodu nie ma. I ciśniemy z powrotem do warsztatu. Pozdrawiam. Bazarek, jeśli chodzi o elektronikę, to bardzo mało. W zeszłym roku tam było sporo takich ludzi z telewizorami LCD, z laptopami, z bateriami, z czymś tam jeszcze. No, było tego, no. A w tym roku, kurczę, nie wiem, może jeszcze dlatego, że to jeszcze kwiecień, jeszcze może za zimno, chociaż już nie powinni już. No i w zeszłym roku ja trochę nadrabiałem, bo tam też handlowałem, także elektroniką. A w tym roku, dobra, ja pozdrawiam i spotykamy się teraz już dalej na live w warsztacie. Pozdrawiam.